Opracowany i skonstruowany przez BMW Group system plug-in hybrid stanowi kolejny stopień rozwojowy. To połączenie trzycylindrowego silnika spalinowego z technologią BMW Twin Power Turbo oraz technologią BMW eDrive w postaci hybrydowego silnika elektrycznego synchronicznego. Silnik benzynowy ma pojemność skokową 1,5 litra i rozwija moc 231 koni mechanicznych oraz maksymalny moment obrotowy 320 Nm. Przeniesienie napędu odbywa się za pośrednictwem sześciobiegowej automatycznej skrzyni biegów na koła tylne. Silnik elektryczny rozwija moc 131 koni mechanicznych i posiada maksymalny moment obrotowy wynosząc 250 Nm. Jego siła przenoszona jest na koła przednie za pośrednictwem dwubiegowego automatu. Połączenie silnika spalinowego w technologii BMW Twin Power Turbo i technologii BMW eDrive oraz inteligentne zarządzanie energią pozwoliły na uzyskanie maksymalnej mocy łącznej systemowej wynoszącej 266 kW, czyli 362 konie mechaniczne i osiągi na poziomie rasowego samochodu wyczynowego. Gromadzeniem energii i zasilaniem silnika elektrycznego zajmują się wysokonapięciowe akumulatory litowo-jonowe z bezpośrednim chłodzeniem cieczą o pojemności brutto wynoszącej ponad 7 kWh. Znakomita ekonomika także w codziennym ruchu miejskim w porównaniu z konwencjonalnymi samochodami sportowymi tej klasy i o tych osiągach zużycie paliwa jest praktycznie o połowę niższe. Przełącznik trybu jazdy i aktywacja Drive pozwalają na wybór spośród 5 sposobów jazdy i prowadzenia auta. Czysto elektryczny tryb pozwala na pokonanie maksymalnie 37 km w cyklu testowym i przy użyciu prędkości maksymalnej do 120 km na godzinę. Z kolei tryb Comfort pracuje w oparciu o optymalną równowagę między dynamiką i wydajnością, dając maksymalny zasięg łączny w cyklu testowym około 600 km. Tryb Sport natomiast charakteryzuje się szczególnie intensywną funkcją Boost realizowaną przez silnik elektryczny, zaś tryb Eco Pro jest możliwy zarówno w jeździe czysto elektrycznej, jak i hybrydowej.
BMW i8 pierwszą setkę osiąga po 4,4 sekundy przy zużyciu paliwa i emisji spalin na pułapie najoszczędniejszych samochodów klasy miejskiej Mini. Średnie spalanie to około 2,1 litra na 100 km, zaś emisja dwutlenku węgla wynosi zaledwie 49 gramów na każdy przejechany kilometr.